kochani, pozdrawiam was z trochę innego miejsca niż standardowo, ale wczoraj mi się zdarzyła taka historia, że bardzo chciałbym się z wami podzielić. Wczoraj po raz pierwszy w swoim życiu zauważyłem, jaka jest ogromna różnica między zazdrością a zawiścią. Zazdrość to jest wtedy, kiedy zazdrościmy komuś czegoś i będziemy wszystko robić, żeby to osiągnąć. To jest taka motywacja do rozwoju. Zawiść to jest odwrotnie, to jest coś takiego, że chcemy za wszelką cenę popsuć to, co ma sąsiad. A teraz jak to wyglądało? Wczoraj poszedłem ze swoją przepiękną dziewczyną do sklepu z torebkami. I tamten sprzedawca patrzył na mnie z zachwytem i z zazdrością. Patrzył na mnie i na moją dziewczynę. Zazdrościł mi prześlicznej kobiety, mądrej, która wpadła do sklepu z torebkami, jak do muzeum i ogląda te torebki, a nie jak normalna kobieta. Nie maca jednej po drugiej. Aż on sam się podekscytował. Mówi, jak to możliwe? To jest pierwsza kobieta, która wpadła do sklepu i ogląda torebki, a nie maca. Mówi, ty masz cudowną kobietę. Ja powiedziałem, wiem. I widziałem w jego oczach zazdrość. Zazdrość większą niż piramida Cheopsa. A potem poszedłem ze swoją dziewczyną do innego konkurencyjnego sklepu z torebkami i tam ta sprzedawczyni, jak się zapytała, czego my szukamy, i odpowiedziałem, że szukamy wszystko jedno, czego byleby się podobało mojej dziewczynie i cena jest wszystko jedno jaka, bo jak jej się będzie podobać, to na pewno kupię. I w tym momencie zobaczyłem w oczach kobiety potworną zawiść. Ona by najchętniej mojej dziewczynie wydrapała oczy, bo jej się taki facet nie zdarzy, który za jej jedno chcę gotowy jest oddać wszystkie pieniądze, aby tylko sprawić jej przyjemność. I dlatego, kochani, życzę wam takiej dużej zazdrości, jak wodospad Niagara, albo jak Space Shuttle. O! Niech was poniesie do gwiazd.